są transformatory i często do niedawna były zbudowywane bloki mieszkalne na parterze i ci ludzie, co mieszkali przy tym transformatorze, no niestety, białaczka i prowadziło do zgonu. Jak była reklamacja w spółdzielni, że nie da się mieszkać, to następnych wykwaterowywali i następnych, co nie wiedzieli o tym, co tam jest, wprowadzali w to mieszkanie spółdzielnia i działo się znowu to samo. Czy na to jest strada? Jest. Mianowicie opracowałem rezonator, tak zwany rezonator 50 Hz, który zmienia fazę promieniowania o 180 stopni i następuje zniesienie się tego promieniowania, także ono, jeżeli występuje, to przestaje być szkodliwe. Przestaje być szkodliwe w ten sposób, że promieniowanie na sinusoidzie, jeżeli płynie sinusoidą, to ta sinusoida po odwróceniu o 180 stopni nawzajem znosi to promieniowanie. Było kilka przypadków, że to promieniowanie można było pomierzyć zwykłym miernikiem do smogu elektromagnetycznego, który ma tam takie trzy sensorki, trzy diody i czerwona dioda, jak się zapala, to wiadomo, że jest niebezpiecznie. Jeżeli jest żółta dioda, to jest na krótki okres dopuszczalne przebywanie i jeżeli jest zielona, to jest bezpieczne przebywanie. A wiemy, że wszędzie są komputery, wszędzie są monitory, telewizory, chociaż telewizory w tej chwili są na tyle ekranowane, że przynajmniej nie działają tak jak te ruskie na 4 metry, czy jest. Ale mamy komórki. Komórki są, jak to na filmie w telewizji było pokazane, emitują bardzo silne promieniowanie, takie, że przechodziło nawet na drugą stronę. To mówią, że można słuchawki mieć na słuchawki. A od słuchawek jest tak samo, bo słuchawki są anteną jednocześnie i jest tak samo niebezpiecznie, ponieważ w słuchawkach dodatkowo są jeszcze głośniczki, które zawierają magnes. I na to mamy sposób, bo mamy specjalny chip, który się nakleja na telefon komórkowy i w ten czas można sprawdzić, że to ta emisja z tej komórki jest na tyle spędzowana, że przestaje być niebezpieczna. Jak sprawdzaliśmy zabezpieczenie samochodowe? I jak sprawdzaliśmy zabezpieczenia domowe? To nie znaczy, że jeżeli ja mam różdżkę, to nikt inny nie może tego sprawdzić. Ja mogę chwycić za jedną ramię tej różdżki, druga osoba może chwycić za drugie ramię, stworzymy ogniwo tak zwane i w ten czas może się druga osoba nawet nie dowiadek, czy bez właściwości się przekonać, że jest efekt działania. Jeżeli by były jakieś pytania, to proszę. Ta podkładka posiada symbol Pakuła. Pakuła późniejszych nie wiem. A czy były próby robione z układem wcześniejszym? Nie. Chodzi głównie, że to jest stary znak sprawdzony. Wyrzuciliśmy jedynie Inkiang ze środka, bo Inkiang zaburzał nam emisję tego, co jest pod spodem. Czy mówiąc o odwróceniu promieniowania, niż pan w stanie określić, czy promieniowanie ma charakter falowy i prostopadły, zajęty dwóch fal czy trzech fal? Tak, mogą się, w Niemczech robiliśmy badania i tam się okazało, że promieniowania mogą się przenikać, one się nie znoszą. To jest, każdy ma inną częstotliwość i one się nawzajem przenikają, nie znoszą się. Na co w takim razie działają promieniowania? Na jaki rodzaj promieniowania? Czy to jest układ, jeżeli dobrze pamiętam, natężenia, czy co tam, co się dzieje? Tak. Tam się zamienia negatywne promieniowanie w pozytywne. I to jest właśnie co tajemnica.
Co znaczy negatywne promieniowanie? Negatywne promieniowanie to jest to promieniowanie, które mówię. Cieki podziemne, pustki. Tak? Nawet spotkałem się z tym, że węgiel miał negatywne promieniowanie, które był składowany pod sypialnię. To jest negatywne promieniowanie. Nie ma przyrządów, żeby po prostu fizycznie akurat zmierzyć. Ale dłuższą, jakby Pan ze mną poszedł, to możemy zmierzyć wszędzie to promieniowanie. I Pan jako niedowiarek może się przekonać, że faktycznie jest promieniowanie w tym miejscu, a w tym nie. Czy jesteśmy w stanie określić na podstawie stopni bogactwa, że promieniowanie poniżej 6,5 tysiąca jest szkodliwe, a powyżej korzystne? Ja tej skali nie używam, chociaż ją znam. Dla mnie 6,5 tysiąca może być w górę albo w dół. Czyli negatywne może być 6,5 tysiąca, określałem to znakiem minus i może być korzystne znakiem plus używane. I teraz jak Pan mówi 6 tysięcy w skali bogactwa w którą stronę? Jeżeli będziemy mieli 4000 bowisów, tak? No, ale co daje 4000 bowisa? Jaki przyrząd daje 4000 bowisa? Zawsze ma powyżej 6500 bowisów, prawda? Proszę Pana, jeżeli chodzi o tą skalę, to sobie oni dodali tych zer. Ja te zera wyrzuciłem. I dla mnie na przykład 6000 to jest 6. Bo to jest dla mnie krócej operować na tym cyfrze. No i teraz jeżeli na przykład żyła wodna ma od minus 9 do minus 10. Ja to potrafię pomierzyć i mówię studniarzowi, że proszę Pana, niech Pan uważa, bo ta żyła ma minus 10 i to jest studnia artezyjska. I co się stało, jak odwiercił, to jeszcze zanim odwiercił, to już przybliżył osłonowej wody, wychodziło. No, to tylko mówi skrzynkę i samochód do góry na skarpę mówi, bo to zaraz będzie wszystko zalane. I tak było. I 12 domów ma wodę bez hydroforu. Cudowną krystaliczną wodę. I to było to minus 10, to według Pana skali to jest, co to jest minus 10 tysięcy, tak? Okej, że minusowa skala bowisu wskazuje na wyraźny no, ciek, dodatnia nie. Dodatnie to jest pozytywne oddziaływanie. Okay. Na przykład dodatnie oddziaływanie mają kasztany. No znalazłem go, bo zielone były zupełnie. Bo one nie były nic z nimi robione, tylko z dyskonu. No i te kasztany oczywiście nie działały, bo były spleśniałe. Kasztany działają owszem. I mają według tej skali, według mnie to mają plus 4, a według jego skarbu było 4000. No. No, ale kasztany wiadomo, że trzeba moczyć raz w tygodniu, myć, wycierać, no i z powrotem na swoje miejsce, aż do nowych kasztanów. No. No kiedyś ludzie wiedzieli, że trzeba trzymać pod łóżkiem kartą z cebulą. I cebula dopóki nie przyszczepiono, ma tak samo plus 4. Tak, skorupki jaj, robiłem zlecenie. Mówi żona w szpitalu, ale ja tu miałem skorupki. No proszę bardzo. Zasypał tych skorupek tak jak pieprzem na ten, na mizerię i co się okazało? Jak chwycił za gazetę i zaczął potrząsać, bo nie była taka warstwa, to różdżka poszła w górę. Ale to dopiero było, plus jeden. Czyli tyle co tło. Bo tło tam gdzie nie marzyło, to jest dla mnie plus jeden, nie? No, jak ktoś sprzedaje pisiorki na szyję, które mają plus jeden, a mówi, że to jest super wynalazek, no to dla mnie to jest plus jeden, to jest tyle co tło, pisiorek, czyli ozdoba na szyję. Rozumie Pan? No. Także opracowałem też zabezpieczenia, które dają plus 50. No to jest wysoka, bo to jest, jak można stosować takie wysokie pozytywne? No może na dwa dni w szpitalu, gdzieś tam, gdzie ktoś w bardzo ciężkim stanie jest, ale na krótko, to dwie godziny, trzy i wyłączyć. Można zrobić na plus 30, gdzieś w hospicjum, gdzie cierpią ludzie, gdzie chorują, ale to też na krótko. I spotkałem odprawniki różne, najróżniejsze. Ja jestem w komisji czy centrali, jako członek komisji, nie jestem przewodniczącym, ale jako członek do badania ekranów i zabezpieczeń. I tam mieliśmy najróżniejsze, gwiazdy Dawida i pentagramy najróżniejsze. To wszystko musieliśmy
protokolarnie ocenić, co to jest warte. I doszliśmy do wniosku, że